Twórca Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Piąty co do znaczenia matematyk w świecie. Czy państwo wiedzą, że Amerykanie mu proponowali, żeby wyjechał do Stanów? Dalej może by podpisał czek. Nie postawili ile zer. Mój sam pisze ile zer. On odmówił, taki był patriotą. Urodzony w Krakowie. Syn nieślubny austriackiego żołnierza polskiej narodowości i Mieszki Krakowski. Wychowywała go zastępcza rodzina Praczki, a odkrył jego Hugo Steinhaus, twórca polskiej matematycznej szkoły. To był jego największy otwarcie w życiu, odkrycie w życiu. Wyjeżdża do Lwowa, gdzie jako młody chłopak przygotowuje naszych maturzystów do matury. Mając 22 lata zostaje asystentem na Wydziale Matematycznym naszego uniwersytetu i 26 lat profesorem. Jednego razu, jak mi opowiadała jedna pani z centrum Banacha w Warszawie, nasz rektor przeprowadził ewidencję wszystkich profesorów. Gdy mu doszła kolej do pana doktora Stefana Banacha, włosy mu stali dęba. Zauważył, że pan Banach nie miał wyższego kształcenia. Miał zaledwie 2 lata lwowskiej politechniki. Żeby jakoś to pytanie rozwiązać, zwołują komisję, zapraszają jego. Dają mu do rozwiązania zadanie, które nikt z profesorów nie mógł rozwiązać. On rozwiązał za 15 minut, podziękował, wyszedł nie podejrzewając, że potwierdził swoją pracę doktorską. Proszę państwa, zawsze rano przychodził na lekcji, poniedziałek elegancko ubrany. Studenci sobie tłumaczyli. O, wrócił gdzieś sympozjum. Gdy parę razy zasnął na lekcji, zrozumieli, że wrócił z balangi. Nazywano go tańczący profesor. Świetnie grał na fortepianie, pięknie tańczył. I właśnie ulica Akademicka nadal jest, tylko inaczej się nazywa, odnawiają właśnie tą szkocką kawiarnię. Zawsze to było miejsce zbiórki naszych profesorów. Jego przyjaciela najlepszego, pana Stanisława Mazura, wybitnego matematyka, Hugo Steinhausa i Stanisława Ulama. Stanisław Ulam to był jego uczeń, współtwórca bomby wodorowej amerykańskiej. Proszę państwa, i właśnie tam na blacie stołu, na serwetkach oni rozwiązywali swoje zadanie. Jednego razu przyszła go odebrać z tego zakładu pani Lucja Banachowa, małżonka. Podszedł do niej bardzo oburzony starszy kelner i mówi, niech pani wreszcie co z tym fantem zrobi. Mało, że piszą na blacie stołu, a blat stołu kiedyś odkręcał, piszą chemicznym ołówkiem. O, to się nie ściera. I kupiła na im brulion, który nazwano od szkockiej kawiarni brulionem szkockim. Gdzie z prawej strony pisano zadania, z lewej strony rozwiązanie tych zadań. I proszę państwa, jednego razu w 1936 roku się posprzeczał ze swoim przyjacielem, panem doktorem Mazurem Ogonskim. Napisali takie zadanie, że przez 66 lat nikt nie mógł rozwiązać. Dopiero w 1972 roku młody szwedzki matematyk Paul Enflu rozwiązał to zadanie, zaproszono go do Warszawy, gdzie wręczono mu tą gęść w koszyku, w taką spódniczkę, w kwiatki. Proszę państwa, ten nieszczęśliwy 1941 rok, hitlerowska okupacja Lwowa. Państwo słyszeliście o profesorze Rudolfie Weiglu, ten, że pracował na szczepionkę od tyfusu plamistego. Właśnie Rudolf Weigl odrzucił przyjęcie obywatelstwa Rzeszy i poszedł na najmniejsze zło. Stworzył Instytut Badania nad Szczepionką. Dlaczego? Bo bardzo na tyfus plamisty chorował Wehrmacht. I właśnie pod przykryciem tego instytutu karmili u niego wszy. Doktor Banach, Hugo Steinhaus i profesor, doktor Mazur. 1942-1943 rok dokładnie, nie wiadomo, zachorował na tyfusa. Na szczęście wyzdrowiał. I w 1944 roku po wyzwoleniu Lwowa zaproponowali mu wydział matematyczny w Jagiellońcu. Niestety bardzo palił i w sierpniu 1945 roku zmarł, proszę państwa, pochowany na raka płuc. Pochowany w rodzinnym nagrobku swoich przyjaciół i rydów. Idziemy dalej.